Słuchajcie, dzisiaj tematem naszej lekcji jest jajka. Cytat z Pisma Świętego: żyje we mnie Chrystus. Powtórzymy razem. Żyje we mnie Chrystus. No i jeszcze raz głośno razem. Żyje we mnie Chrystus. Chrystus. Mamo, Pan Bóg jest wspaniały, cudowny, wszechogarniający. Może robić dużo cudów, jest potężny, może wszystko. Mamo. Stworzył przepiękne słońce, stworzył księżyc, stworzył planety, ogromny wszechświat i kosmos. Zaczynamy szybciutko z bliska. Tatuś przygotował, to wszystko Pan Bóg stworzył. Księżyc i słońce, we wszystkich galaktykach i gwiazdy. Wszystko Pan Bóg stworzył. Tworzy też ogromne góry, oceany, głębokie oceany, wody, stworzył niebo, chmurki, ptaszki, drzewa, stworzył Aurelkę, stworzył Gatusia i może stwarzać wszystko, co zechce, ale Pan Bóg tak bardzo nas kocha, że mimo, że jest taki potężny i wspaniały, on chce mieszkać gdzie? W serduszkach, w naszych małych serduszkach. Stworzył cały wszechświat, a chce mieszkać w naszych małych serduszkach. I jak to jest możliwe? Jak to mieszka w tych naszych małych serduszkach? Chodzi w serduszkę? Porusza się. No. Czyli jest żywy. Jest żywy. Ciekawe. Kogo nam dał, żeby mieszkać w naszych serduszkach? Pan Bóg sobie siedzi w niebie. Kogo nam dał? Jezusa. Dał nam Jezusa, ale Pan Jezus umarł i zmartwychwstał. I gdzie żyje teraz? W niebie koło Ojca, ale zostawił nam swojego... Ducha Świętego. I właśnie przez Ducha Świętego chce w nas mieszkać, w naszych serduszkach. Zobaczcie, w jaki sposób Duch Święty mieszka w naszych serduszkach. To tak jak z jajkiem. Widać, co jest w środku? Nie widać. A jak przepołowimy na pół? To co mamy w środku? Żółtko. No i tak właśnie w nas mieszka Jezus, Duch Święty. Z zewnątrz nie widać, żeby w nas mieszkał, prawda? Mamy zwykłe ciało, nikt nie widzi, ale w środku... W środku mieszka w nas Duch Święty, wypełnia nas Duch Święty. I złote to jest Duch Święty? No, to jest pokazane, że Duch Święty w nas mieszka, tak jak żółtko w jaja. W środku wypełnia wszystko, co w nas jest w środku. Jeśli tylko Go o to poprosimy. Chce w nas mieszkać, chce tak wypełniać nasze serduszka. Chce być całe w środku. Możemy też jeździć? Zaraz, jak skończymy. Czy chcecie, żeby tak Duch Święty w was mieszkał? Tak. To musimy się modlić, Go prosić, żeby zawsze przychodził. A skoro Duch Święty w nas tak mieszka, to my możemy razem z Panem Bogiem dokonywać wielkich rzeczy, prawda? Możemy też nakładać ręce na innych, modlić się za nich, żeby odzyskali zdrowie, prawda? Tak, jak jest. Tak. Tak jak my się za siebie modlimy, nakładamy i często Pan Bóg nas wysłuchuje, prawda? To teraz zjemy jaja? Tak! Kto chce zjeść jaja? Ja! O. Thank you.